Witam naszych gości, pana Bernarda Pastuszkę z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana ministra Adama Gawędę z Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Andrzeja Lekstona z Lewicy. Witam. I panią poseł Monikę Rosę z Koalicji Obywatelskiej. I witam naszego eksperta, pana ministra Jerzego Markowskiego. Chciałbym powiedzieć, że ostatniego, który zbudował w Polsce kopalnię, Budryk, ale już nie, bo kopalnia bdzie jest od trzech. Mam nadzieję, że się doczekam. Jasne. Pani prezes, zadaje się. Szanowni Państwo, za niespełna dwa tygodnie spotkamy się przy urnach wyborczych. Tradycją już jest, że wydawnictwo górnicze, wydawca Trybuny Górniczej, portali net.tg.pl oraz Energia Press organizuje przedwyborcze debaty, aby pomóc naszym czytelnikom w dokonaniu tego ważnego wyboru. Tak będzie i tym razem. Poprosiliśmy o nadesłanie pytań naszych czytelników i właśnie tymi pytaniami będziemy się podczas tej debaty posiłkować. Pierwsze pytanie brzmi. Polska energetyka w 80% oparta jest o węgiel kamienny. Czy w kontekście polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej istnieje potrzeba odejścia od spalania węgla? A jeżeli tak, to w jakiej perspektywie czasu powinno to nastąpić? I jako pierwszego poproszę o odpowiedź pana Bernarda Pastuszkę. 3 minuty. Dobrze. Na samym początku wykorzystam jeszcze troszeczkę czasu i chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę reprezentować Komitet Wyborczy. Jako Ślązak tej ziemi chciałbym powiedzieć krótko, ja bym był bardzo ostrożny co do szacunku w Unii Europejskiej. Zresztą mamy już jak gdyby doświadczenia w tym, że rządzący obiecują zawsze przed wyborami, a później się dzieje, tak się dzieje. Ja wywodzę się ze śląskiej rodziny i przy kopalni kiedyś Lenin, teraz Wesoła. Obserwuję to od kilkudziesięciu lat, co się dzieje z górnictwem. Jestem mocno zaniepokojony obiecankami, które jak zawsze przed wyborami mają miejsce, aczkolwiek trochę te głowy trzeba posypać też popiołem, bo historia pokazała, że te obiecanki nie zawsze mają jak gdyby swój wymiar w rzeczywistości. Z górnikami nie wolno żartować, górnicy to są poważna branża i oni się nie dają nabrać na pewne obiecanki. Tak gdyby na wstępie, powiem tak. Gdyby to ode mnie zależało jako dobry gospodarz w sensie kraju, to powinniśmy zadbać o to, aby jednak to bezpieczeństwo energetyczne państwu i tutaj do pana ministra przede wszystkim prośba, żebyśmy zadbali o to, żeby to bezpieczeństwo jednak u nas było. To, co piszą media i tak dalej, ile to węgla żeśmy przywieźli z różnych stron świata, a przede wszystkim ze wschodu, jest bardzo dla mnie i nie tylko dla mnie, ale dla górników, z którymi rozmawiam na co dzień, jest bardzo niepokojące. Ponieważ doskonale wiemy, że uzależnienie się od zewnętrznych tylko dostaw, a tak to wygląda, bo niby się mówi, że nie zamykamy kopalń, ale chcę zaznaczyć jedną rzecz, że nie zamykamy na wprost, ale po cichu je likwidujemy, przekazujemy do SRK problemy przede wszystkim mieszkańców, którzy mieszkają na tych terenach, bo pragnę zauważyć, że specustawa, która nie wiem, czy już jest przegłosowana, bo tu różnie w mediach piszą, ona jest tak niebezpieczna dla nas, jako mieszkańców tutaj tych okolic, które zostały jak gdyby zdegradowane, że ja sobie nie wyobrażam przyszłości bez zabezpieczenia państwa w sensie tych wszystkich obaw przed eksploatacją dalszą. Patrz i Mielin, patrz jeszcze różne części tutaj tego regionu. Już powoli czas mija. Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, tak powiedziałem, ja chciałbym prosić tutaj rządzących i opozycję, aby obiecali jedną rzecz, żeby zabezpieczyć to, co się w tym kraju powinno zabezpieczyć, ludziom zapewnić pracę, a młodym nie obiecywać, którzy dzisiaj wchodzą w ten rynek pracy górniczej, ciężkiej pracy, że to będzie trwało nie wiadomo ile. Tylko powiedzieć, że to za 10 lat się skończy, za 15 na przykład, mamy dla was alternatywę taką, a taką, na przykład jeżeli ma być to OZE i tak dalej. Podobają mi się te pomysły niektórych polityków, gdzie mówią, że już, że potem skończymy górnictwo, będziemy się zajmowali jako młodzi ludzie, przekształcimy to wszystko jak gdyby w obróbkę tych OZE, które miały powstać albo powstaną. I to jest jak gdyby główny cel, uważam, to jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tą debatę. Dziękuję też tu panu za ten wniosek, byśmy zadbali o to bezpieczeństwo energetyczne, bo to właśnie realizujemy w dwóch podstawowych dokumentach, w planie na rzecz klimatu i energii
i w drugim dokumencie, oczywiście bardzo szeroko omawianym, konsultowanym na wielu płaszczyznach, ale dokumencie trudnym, bo polityka energetyczna państwa do roku 2040 jest dokumentem trudnym, dlatego że po pierwsze uwzględnia wszystkie kwestie związane z prawodawstwem unijnym, które my transponujemy do naszego porządku, a z drugiej strony no, patrząc na możliwości technologiczne, możliwości transformacji sektora energetycznego, uwzględniamy wszystkie te aspekty, które właśnie dzisiaj budują tą podstawę energetyczną. I tu w tym zakresie jesteśmy zgodni, że w perspektywie najbliższych 20-30 lat dla naszej energetyki już tej unowocześnianej, tej, która pracuje na parametrach nadkrytycznych, będzie potrzeba dostarczania paliw stałych w postaci węgla kamiennego i brunatnego. I ten wolumen, który jest potrzebny, znajduje się w polityce energetycznej, we wszystkich strategicznych dokumentach państwa. W związku z tym realizujemy bardzo odpowiedzialny plan. Co do dzisiaj tych kwestii związanych z funkcjonowaniem, bo ja generalnie nie będę się odnosił do mojego przedmówcy, tylko do naszych perspektyw, bo o tym tak naprawdę rozmawiamy. Otóż polityka energetyczna państwa, polityka, która określa poziom bezpieczeństwa, określa również pewien proces, który zachodzi. Otóż rok do roku obserwujemy wzrost i prognozujemy wzrost zapotrzebowania na energię. Dzisiaj w podstawie pracujące elektrownie zawodowe i te nowoczesne i te, które niestety, ale będą powoli eliminowane z podstawy energetycznej, czyli te nisko wydajne, przestarzałe, powoduje, że dzisiaj mamy 80% produkcji energii z paliw kopalnych. To w perspektywie najbliższych lat będzie ulegało zmianie, bo do systemu będą włączane po pierwsze energetyka rozproszona. To się dzieje na naszych oczach, bo prawie 1 mld zł przeznaczony na energetykę prosumencką, w której to może uczestniczyć każdy praktycznie obywatel, czyli około 200 tysięcy takich umów będzie zawartych finalnie. Z drugiej strony w najbliższej perspektywie również zamierzamy wprowadzić pierwszą instalację na zgazowanie węgla. Dość daleko jest ten proces zaawansowany. Oczywiście każdy może powiedzieć, dlaczego już pierwsza instalacja nie funkcjonuje. Otóż badania nie tylko na Dalekim Wschodzie, ale badania również w krajach, które stosują już tego typu rozwiązania, powodują, że dzisiaj tak naprawdę w tym obszarze istnieją dwie technologie. Pierwsza to technologia zgazowania węgla i produkcja energii ciepła plus paliw wodoropodobnych, a z drugiej strony te nowe technologie wykorzystujące już czysty tlen, które powodują, że mieścimy się w tym reżimie pakietu klimatyczno-energetycznego, czyli tych 550 gramach na 1 kWh. Mając tą perspektywę, uważam, że górnictwo w najbliższym czasie 20-30 lat powinno zapewnić dostawy do głównie energetyki zawodowej, szeroko rozumianego rynku, ale również do odbiorców indywidualnych wykorzystujących paliwa w tak zwanych kotłach piątej klasy, czyli tych czystych kotłach. Bardzo dziękujemy. Poprosimy o odpowiedź pana profesora Andrzeja Aleksandra. Temat bardzo gorący i wrażliwy. Ja uważam, że każdy powinien wypowiadać się na ten temat jako ekspert, a nie mówić co wie, tylko każdy powinien wiedzieć, co mówi. I w związku z tym uważam, że likwidacja kopalń to zadanie technologiczne, a nie polityczne. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest aspekt społeczny. Żadna rodzina górnicza nie może stać pod ścianą i nie znać jutra. To jest problem złożony, to nie chodzi tylko o górników, chodzi o ich rodziny, o dzieci. Przykładem działań, mądrych działań inżynierów technologicznego postępowania było zanieczyszczenie siarką naszego terenu, które przekraczało 600% normy unijne w latach 90. W chwili obecnej w wyniku postępu technologicznego te normy są poniżej zakładanych norm unijnych. Chciałbym powiedzieć, że na pewno inżynierowie znajdą alternatywne źródła energii. Kiedyś postulowałem, żeby czarną energię zamienić na niebieską. Rozmawiałem z dyrektorem chemicznej przeróbki węgla w Zabrzu,
ale nie jestem technikiem, jestem lekarzem. Moim zadaniem jest dbanie o zdrowie społeczeństwa i przedstawianie zagrożeń. Tym zagrożeniem największym, którego nie widać, to jest zanieczyszczenie powietrza. Z tego powodu w Polsce umiera około 47 tysięcy ludzi rocznie. Przeciętny Europejczyk z powodu zanieczyszczeń żyje 8 miesięcy krócej, a Polak 10 miesięcy krócej. To, o czym była tutaj mowa, kotły zasypowe, mamy w granicach 3,8 miliona gospodarstw jednorodzinnych, czyli tej niskiej zabudowy, i 80% posiada stare kotły zasypowe, z których zanieczyszczenie jest 30-krotnie większe jak z kotłów klasy piątej. Pamiętajmy, że najbardziej jest to szkodliwe dla dzieci, u których układ odpornościowy jest niewykształcony, i u ludzi starszych, u których ten układ jest już zmęczony. Państwo wydaje 13% PKB na sprawy związane z zanieczyszczeniem, leczeniem ludzi, a te pieniądze mogłyby być przeznaczone na inne cele, chociażby budowę żłobków, rozwój Instytutu Onkologii, bo to jest duży problem, ciągle jeszcze nękający ludzi. Nowotwór nie może być kojarzony w dalszym ciągu z końcem naszej egzystencji. I tutaj chciałbym pochylić się nad tym problemem i dziękuję. Dziękujemy panie profesorze. Proszę o odpowiedź panią posłankę Monikę Rosę. Dzień dobry. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Transformacja energetyczna dokonać się musi i to jest fakt. Po pierwsze dlatego, że trwa kryzys klimatyczny i my na ten kryzys klimatyczny musimy odpowiedzieć. Po drugie dlatego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a Unia Europejska staje przed nami konkretne wymagania. I albo będziemy członkiem Unii Europejskiej, albo samotną wyspą, która będzie opierać swoją energetykę w 80% na węglu. Po trzecie dlatego, że już wkrótce to odnawialne źródła energii będą najtańszą formą energii dostępnej na rynku. Obecna sytuacja w Polsce jest taka, że importujemy coraz więcej energii, że importujemy coraz więcej węgla. I polska polityka, plan polskiej polityki energetycznej do roku 2040 roku jest niezgodny z wytycznymi Unii Europejskiej. Plan ten zakłada po pierwsze oparcie się oczywiście o energetykę węglową, po drugie nie zakłada udziału lądowej energetyki wiatrowej w miksie energetycznym Polski i po trzecie zakłada budowę elektrowni jądrowej do 2033 roku, co jest nierealne i bardzo drogie. Przez 13 lat nie wybudujemy elektrowni jądrowej. Dlatego tak, transformacja energetyczna jak najbardziej, sprawiedliwa transformacja energetyczna z pozyskaniem środków unijnych z Just Fund, które już obecnie są negocjowane dla Polski. W ciepłownictwie, w mieszkaniach pewnie do 2030 jesteśmy w stanie odejść od używania węgla, w 35 w ciepłownictwie. Pozostanie pytanie oczywiście o energetykę konwencjonalną. Pewnie lata 40-50 będą tym czasem, kiedy będziemy się musieli na to zdecydować. Tylko przed nami wyzwania. Po pierwsze oczywiście to, że nikt nie może stać z tyłu, nie możemy nikogo pozostawić bez pracy. A po drugie, w jaki sposób dotować, rozwijać odnawialne źródła energii. Natomiast decyzję musimy podjąć już teraz, nie możemy na nią zwlekać, mówiąc, że może kiedyś indziej, może później. Decyzja musi być podjęta teraz, a obecnie brak jest planu i strategii, żeby taką decyzję móc realizować. Dziękujemy. O podsumowanie tej rundy poprosimy pana Jerzego Markowskiego. I czas też pana ministra obowiązuje. Tak, oczywiście. Mam tego świadomość. Będzie to trudne, ponieważ każdy z państwa podjął jakiś inny wątek w sprawie, ale postaram się jakoś pogodzić tą opinię. Po pierwsze, radziłbym pamiętać, że górnictwo, zwłaszcza w Polsce, nie jest celem samym sobie, tylko jest zapleczem surowcowym energetyki. I tak długo jak jest taka energetyka, jaka jest, a jest oparta na spalaniu paliw wydobywczych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego, no to ten węgiel skądś pozyskiwać trzeba. To po pierwsze. Po drugie, no prosiłbym już nie szafować tymi argumentami o likwidacji kopalń, ponieważ na dobrą sprawę to chcę przypomnieć, że najskuteczniejszym sposobem likwidowania kopalni jest zaniechanie inwestycji w tej kopalni. Wystarczy nie inwestować, ona się sama zamknie. Mamy dowody na to, niestety historyczne. Jeżeli chodzi o alternatywy, proszę państwa, proszę pamiętać, że każda alternatywa
poza Polską, mówimy o państwach Unii Europejskiej, nie tylko, jest efektywna przede wszystkim dzięki subwencjom państwowym. To państwa subwencjonują w sposób olbrzymi energetykę wiatrową, słoneczną i każdą inną i dzięki temu one zdobywają rynek. Natomiast jako taką ciekawostkę z ostatniego dnia chociażby powiem, że parę lat temu jeszcze z panią wówczas poseł, potem premier Szydło miał okazję uczestniczyć w debacie telewizyjnej w Krakowie na temat spalania węgla. To było po ogłoszeniu przez Radę Miasta zakazu spalania węgla. Powiedziałem, że przede wszystkim zacznijcie palić węglem, a wam ta emisja spadnie. No i dzisiaj to przyszło fantastyczne potwierdzenie tego, co powiedziałem 5 lat temu. Dzisiaj się okazało, że w powietrzu Krakowa jest za dużo związków plastiku. Ludzie po prostu palą wszystkim, tylko nie węglem, a winą jest węgiel. Wracając jednak do zagadnień energetycznych, na koniec jedno zdanie. Wiecie państwo, alternatywa rzeczywiście wyzwaniem inżynieryjnym, jest wyzwaniem technologicznym, ale o bardzo i to poważnych skutkach politycznych. To muszą rozstrzygnąć politycy, jaką energetykę chcą mieć i w jakim sposób i w jakim poziomie dopuszczą w bilansie energetycznym państwa, przypomnę, 176 TWh energii rocznie i tak pan minister powiedział, to rośnie. W bilansie energetycznym w tej chwili jak gdyby te proporcje się zmieniają, ale one nie zmniejszają udziału węgla w ciągu najbliższych 30 lat. Także reasumując, trzeba podjąć tą debatę, ale w kategoriach przede wszystkim takim, na ile w doktrynie energetycznej bezpieczeństwa państwa dopuszczamy poziom obecności importowanego surowca energetycznego i w jakim poziomie dopuszczamy ilość importowanej energii do Polski. Dzisiaj jest to moim zdaniem za dużo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A propos, panie ministrze, panie ministrze, w 2018 roku wpłynęło do Polski prawie 20 milionów węgla importowanego z zagranicy, głównie z Rosji. Czy to jest konieczność, szansa na polskiej gospodarki, czy to jest bolączka i nasza jakaś przywada? Panie ministrze, pana zapraszam. Nadwyżka importowanego węgla nie bierze się znikąd. To jest kwestia pewnego konsensusu i wyniku, no, mówiąc wprost, tego, o czym powiedział pan minister, zaniedbań inwestycyjnych, braku udostępnienia nowych pól eksploatacyjnych, to przełożyło się wprost na zmniejszone wydobycie w naszych spółkach i to jest proces, który jest wieloletni, dopiero po kilku latach można dokonywać oceny. Gdybyśmy popatrzyli na import tegoroczny, on już znacząco maleje. Poza tym ta nadwyżka importowanego węgla również była efektem pewnej spekulacji, bo dużo prywatnych firm weszło w tą przestrzeń pośrednictwa i w związku z tym zbyt duża ilość tego węgla do Polski wpłynęła. Natomiast tak jak powiedział tu pan minister przed momentem, myśmy w polityce energetycznej, zakładając procesy zmian sektorowe, uwzględnili to, że każda nowa jednostka wprowadzana do systemu, po pierwsze musi spełniać najwyższe reżimy technologiczne, ochrony powietrza, środowiska i tak dalej, w związku z tym nowo oddawane do eksploatacji bloki energetyczne, nawet te zaprojektowane przez naszych poprzedników, przez Platformę i PSL, to są już jednostki pracujące na bardzo wysokich parametrach technicznych, nadkrytycznych, ograniczających znacząco emisję CO2 i każda nowa jednostka będzie spełniała wymogi unijne, czyli ten reżim ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń NOx-ów i SOx-ów. I to jest proces i to chcę mocno podkreślić, że każda nowa jednostka będzie wypełniała te obligatoryjne wymogi. Ale nie wykluczamy również tego, o czym powiedziałem, zgazowania węgla w nowoczesnych technologiach, bo to również może i będzie w przyszłości uzupełniało miks energetyczny. Ale do systemu wprowadzamy odnawialne źródła energii. Tu, jeśli mówimy o energetyce wiatrowej, tej zaplanowanej i zaprognozowanej przez naszych poprzedników, to ona była bardzo nisko wyskalowana na efektywność pracy. W systemie pracują elektrownie wiatrowe, lądowe na poziomie 7 do 10%, a w związku z tym burzą nasz system funkcjonowania w podstawie i powodują, że dla uzupełnienia tej energetyki musimy wprowadzać bardziej elastyczne źródła wytwarzania w postaci czy to energetyki potencjalnej wykorzystującej potencjał wody, jak również energetykę gazową.
ale w naszym planie inwestycyjnym jest energetyka wiatrowa morska, której poziom efektywnej pracy szacowany jest na 70%, czyli to może być energetyka, która bardziej zasili już podstawę i ona będzie wprowadzana do systemu w najbliższych latach, w momencie, kiedy uruchomimy duży proces inwestycyjny. I do tego jeszcze trzeba nałożyć kwestię związaną z uruchamianiem nowych ścian, bo Państwo musicie też doskonale wiedzieć, że udostępnienie i budowa nowej kopalni Bziedębina to jest kopalnia opierająca się na węglu koksowym, czyli strategicznym surowcu, który pozwoli na rozwój hutnictwa i budowę również tych farm wiatrowych, które obejmują energetykę odnawialną. Panie profesorze, dziękuję bardzo, panie ministrze. Panie profesorze, import. No, ktoś chyba kontroluje w państwie procesy, jakie zachodzą importu węgla. Nie wyobrażam sobie, żeby prywatne spółki były poza jurysdykcją prawną państwa. Natomiast nie zwracamy uwagi na jeden bardzo istotny element. Budynki, ich przepuszczalność cieplna jest zbyt duża, w związku z czym wymagają więcej energii. W tej chwili tak zwana niska emisja z gospodarstw domowych to jest około 47,9% i 13,5% z transportu drogowego. W Polsce mamy 28 milionów pojazdów, z czego 1/3 ma ponad 10 lat. Ja nie będę tutaj tym złym, który mówi, jak wygląda emisja drogowa. Jest to bardzo istotny czynnik. Czynnik bardzo istotny to, co powiedziałem, czyli ogrzewanie domów jednorodzinnych, które są nieizolowane cieplnie tak, jak być powinny. I powinniśmy zamienić to indywidualne ogrzewanie na ogrzewanie sieciowe. Jeden zakład grzewczy, dysponujący doskonałą aparaturą, nie emitujący w atmosferę tych trujących pyłów i gazów, głównie benzoapirenu rakotwórczego, i rozprowadzenie sieciowe. Profesor Samoliński powiedział, że nie w tych miastach, które mają ponad milion mieszkańców, jest największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza, a w tych miastach od 250 do 500 tysięcy mieszkańców, gdzie te domki jednorodzinne ogrzewane węglem w dalszym ciągu stanowią większość nad ogrzewaniem sieciowym. I ten proces jest procesem złożonym. Powinniśmy do niego podejść, tak jak powiedziałem wcześniej, technologicznie, a nie politycznie, bo my, przepraszam, że tak powiem, jestem kandydatem, ale politycy będziemy sobie skakać do oczu, natomiast zostawmy to tym ludziom, którzy wiedzą, co mówią, a nie mówią, co wiedzą. Pani poseł. Bardzo dziękuję. Polskie zarządzanie energetyką ma w sobie trochę sprzeczności. Z jednej strony ten import węgla jest imponujący, szczególnie ze wschodu, chociaż pamiętamy poprzednią kampanię wyborczą, obietnicę, że import, zwłaszcza węgla z Rosji, będzie zatrzymany. Z drugiej strony PGG ma węgiel na zwałach i to już w coraz bardziej imponujących ilościach ten węgiel na zwałach leży. Z jednej strony mówimy o tym, że chcemy się modernizować, natomiast kopalnie przejęte przez Tauron, czyli Janina, czyli Brzeszcze, to są kopalnie, które no, nie mają zbyt wysokiej efektywności, jeśli chodzi o wydobycie węgla. I mówię tutaj tak bardzo delikatnie o tym. Także efektywność wydobycia węgla w polskich kopalniach to jest około 700 ton na pracownika, a żeby to były kopalnie efektywne, to musi być zdecydowanie większe. Jeśli realnie rząd Prawa i Sprawiedliwości chce oprzeć polską energetykę, co uważam za błąd, przez najbliższe kilkadziesiąt lat na węglu, no to trzeba inwestować w kopalnie, które realnie mają szansę być efektywne, a jakby stopniowo rezygnować z tych kopalń i z tych ścian, które efektywności nie przyniosą w żaden sposób. Mówimy tutaj o elektrowniach. Elektrownia Bełchatów to jest największy truciciel w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o emisję. Ta elektrownia produkuje więcej rtęci w ciągu roku niż hiszpańska gospodarka. Ostrołęka C finansowo się w żaden sposób nie spina i koszt budowania będzie około 7 miliardów złotych.
Pytanie, czy te pieniądze nie lepiej przeznaczyć na rozwój odnawialnych źródeł energii, na energię prosumencką, na to, żeby modernizować sieci przesyłowe, na mądre zarządzanie energetyką, na smart grid, na sieć rozproszoną właśnie, na wsparcie biogazowni, wsparcie wymiany sąsiedzkiej, jeśli chodzi o energię, niż na budowę bloków, które za kilkanaście lat nie będą i tak spełniały wyśrubowanych wymogów Unii Europejskiej. Dzięki pani poseł. Panie prezydencie, zapraszam. Przedmówcy moi powiedzieli bardzo dużo na ten temat. Ja bym nie chciał się tutaj powtarzać, ale pani Monika tutaj zaznaczyła bardzo mocno, że rządzący w tamtej kampanii, panie ministrze, no niestety obiecywali inne uwarunkowania. To co słyszę, że tutaj potwierdzenia się jak gdyby sprawdzają, że nieinwestowanie w kopalnie, no to jest samoistne zamykanie i nazywanie tego, że poprzednia ekipa nie zainwestowała i tak dalej, że to jest proces długawy i tak dalej. No panie ministrze, no pole wiadomo, rozjeżdża się kilka lat, powiem po górniczemu, ale to już jest 4 lata, jak państwo żeście przejęli władzę i z tego co rozmawiam z górnikami, to nie widać tych rozjechanych pól tam na dole i tak dalej. Po prostu robicie to, co poprzednicy, przykro to stwierdzić, ale byle do wyborów, byle następne 4 lata i tak dalej. Tego górnictwo na pewno nie oczekuje. Powiedzmy tym ludziom prawdę, że na przykład ta kopalnia ma być do tego roku, ta ma być do tego, bo to, co pan minister mówi, mnie to przekonuje, ale proszę zejść tam na dół do kolegów, do górników, gdzie ich to nie przekonuje, bo co roku się mówi jedno i to samo. Są programy, panie redaktorze, na 30 lat, na 20. Ludzie chcą wiedzieć, co będzie za 2, 3 lata, za 5. W perspektywie może 10 lat można coś przewidzieć, ale za 20, 30 ja bym nie był znowu takim optymistą. A jeżeli chodzi o te pociągi, które wjeżdżają ze wschodu i tak dalej, ja bym zdecydowanie jednak patrzył w kierunku zachodu, gdzie te rozwiązania są dawno wprowadzone, takie jakie powinny być i to co pani też tutaj poseł powiedziała, no my patrzmy raczej, ja zdecydowanie bym patrzył na zachód niż na ten wschód, gdzie no nic dobrego jak na razie z tamtej strony nie przyszło do nas. I jestem przeciwnikiem tego, żeby aż tyle tego sprowadzać. Oczywiście mają być jakieś podpisane umowy, które dają nam tą gwarancję rezerwy w przypadku jakiegoś zachwiania tego bezpieczeństwa energetycznego, ale nie aż na tyle milionów. I dzisiaj na ten temat w ogóle nikt nic nie mówi, że to było aż prawie 20 milionów. Pan minister przed chwilą usłyszałem, że tego będzie mniej. Proszę powiedzieć, ile tego będzie mniej. I wtedy ocenimy za rok, że to nie będzie już 20 milionów, na przykład niecałe 20, a będzie to na przykład 10. Taki jest plan założony. Na kopalniach mamy wyfedrowane na zwałach tyle. Plany są takie, żeby ta kopalnia, taka i następna dała tyle. I to są wtedy rozmowy konkretne. A takie rozmowy o wszystkim, o niczym, obiecywanie, to tak naprawdę, no jesteśmy na debacie przedwyborczej. Ja to wiem, że tak to działa, ale jeszcze raz powtarzam, górnik nie jest taki, że się da tak do końca nabrać, bo Platforma to na swojej skórze już przeszła, że też obiecywała z PSL-em. Mnie jest przykro stwierdzić, że skończyła. I przestrzegam przed obiecywaniem w górnictwie gruszek na wierzbie, bo skończy się to dla Was tak samo jak dla Platformy. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, będzie łatwo podsumować tą część? Spróbuję, aczkolwiek wie Pan, to już zadanie zaczyna być karkołomne. Wiecie Państwo, posłużę się samymi faktami. Mówicie Państwo o odzyskiwaniu zdolności wydobywczej poprzez inwestycje. Z własnego doświadczenia wiem, że kopalnie buduje się około 20 lat. Więc tyle mniej więcej czasu byłoby potrzeba na to, żeby odtworzyć zdolność wydobywczą. Po drugie, import. Proszę Państwa, import był możliwy w Polsce dlatego, że powstał niedobór węgla na rynku krajowym. My stale zapominamy, nawet w tym gronie, że jesteśmy w państwie o gospodarce rynkowej i w którym ani państwo nie importuje węgla, ani państwo nie eksportuje węgla, ani państwo nie buduje kopalń, ani państwo nie inwestuje. To wszystko mają robić inwestorzy o zdolności do inwestowania dzięki zaciągniętym kredytom czy własnym zdolnościom finansowym. Import jest rzeczywiście wysoki, ale nie jest wynikiem tego, że kiedyś tam bardzo zabrakło węgla. Przypomnę, za rządów Platformy PSL-u był moment, kiedy import wynosił 15 milionów ton do Polski i wtedy importerzy zdobyli w Polsce przyczółki i teraz już ich nie oddadzą, po prostu dlatego, że mają
na tym spore zyski. Co odbija się właśnie na obecności węgla na zwałach, który poprzez wyższy koszt jego wydobycia staje się trudno zbywalny w kraju. Prosta zależność. Rynek raz zdobyty jest nie do odzyskania w łatwy sposób, poza metodami administracyjnymi. No, znowu dwa fakty dotyczące energetyki odnawialnej. Proszę Państwa, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji w Polsce, że my nie musimy wypierać poszczególnych sposobów pozyskiwania energii. My robimy wszystko, co się da, ponieważ my i tak pakujemy się w deficyt energetyczny. My musimy budować energetykę jądrową, musimy budować energetykę wiatrową, tylko budować energetykę jądrową, to proszę pamiętać, że to jest proces 20-letni co najmniej. Kiedyś mieliśmy w 60% zrealizowaną elektrownię w Żarnowcu, którąśmy zlikwidowali, to po pierwsze. Po drugie jest to wydatek rzędu 60 miliardów złotych na jedną elektrownię o mocy 3000 MW. Przy energetyce wiatrowej proszę pamiętać, że jest to nasz kraj jest krajem, który ma 15% dni wiecznych, które są w stanie skutecznie produkować energię elektryczną. I jest to kraj, który ma 8% dni słonecznych, które są w stanie produkować energię słoneczną. To jest bardzo istotne. A poza tym przepisy unijne również, o tym jak sądzę wszyscy pamiętają, wymagają, że każda energetyka niekonwencjonalna musi mieć substytut w postaci energetyki konwencjonalnej, który zabezpiecza zdolność do wyprodukowania tej energii w sytuacji, kiedy ta niekonwencjonalna nie będzie mogła tego wyprodukować. Ja Panią widzę i dlatego milczę. Dziękujemy za tą turę. Kolejną rozpoczniemy od Pana Profesora Andrzeja Lekstona. A pytanie brzmi, czy w Polsce powinny powstawać nowe kopalnie, czy w proces ten powinni angażować się prywatni inwestorzy, a czy z kolei Państwo powinno objąć swoje zasoby szczególną ochroną? Bardzo proszę, Panie Profesorze. Ze względu na szacunek dla słuchaczy, nie będę wypowiadał się precyzyjnie na ten temat, ponieważ nie jestem inżynierem, a jestem lekarzem. Byłoby to uwłaczające, gdybym zabierał zdanie w tym temacie. W tematach medycznych jestem do Państwa dyspozycji. Chciałem tylko wspomnieć jeszcze, że swego czasu oglądałem National Geographic i widziałem tą całą chmurę zanieczyszczeń z państwa środka, które przesuwały się w kierunku Japonii. Otóż Japończycy wybudowali miasto 7-tysięczne, gdzie dachówki czy pokrycia standardowe były zastąpione ogniwami fotowoltaicznymi. I proszę uwierzyć, przekaz był taki, że akumulatory tej energii były w stanie zabezpieczyć funkcjonowanie domu jednorodzinnego przez 3 dni. Oczywiście pan tutaj minister mówił, że mamy 8% dni słonecznych. Postęp w technologii tych ogniw jest tak duży i tak kroczący do przodu, że odzysk energii z energii słonecznej będzie zapewne większy. Każdy środek, który będzie prowadził do celu, abyśmy mogli korzystać z energii odnawialnej, będzie dobrze postrzegany i znajdzie odzwierciedlenie w naszym samopoczuciu i zdrowiu. Ja muszę tylko tyle powiedzieć dla przykładu, że w chwili obecnej wydajemy 4,7 PKB na służbę zdrowia. Jest to duże nieporozumienie. Udajemy, że nie ma problemu, a ten problem jest. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na SOR-ach. SOR-y jest to pomyłka, jest to miejsce, do którego spędza się chorych z wszelkimi dolegliwościami. Nieporozumienie. Przedtem były dyżury chirurgiczne, internistyczne, kardiologiczne, okulistyczne. Każdy oddział był wyposażony w specjalistyczną aparaturę, w lekarzy i nie było takich kolejek. Ja sobie nie wyobrażam, żeby człowiek chory musiał czekać w kolejkach, a to, co się dzieje na SOR-ach, to jest nasza
porażka, to jest duża nasza porażka. Nie chciałbym rozwijać tego tematu, ponieważ jeszcze raz wychodzę z założenia. Każdy powinien wiedzieć, co mówi, a nie mówić, co wie. Dziękujemy panie profesorze. Proszę o odpowiedź panią posłankę Monikę Rosę. Bardzo dziękuję. Kwestia otwierania nowych kopalń to jest pytanie szczegółowe do tego, w jaki sposób powinna wyglądać polska energetyka. Bo to ona będzie determinowała to, skąd będziemy tą energię czerpać, jak będzie wyglądał nasz miks energetyczny. W moim przekonaniu koniecznością jest transformacja, czyli przechodzenie na odnawialne źródła energii. I oczywiście jest to proces długi, rozłożony w latach, który trzeba po prostu rozpocząć. I dać sobie takie cele milowe, na przykład rok 2030 jako 50% udziału odnawialnych źródeł energii, wiatru, offshore'u i też fotowoltaiki w polskim miksie energetycznym i przez kolejne 20 lat odchodzenie od węgla brunatnego, kamiennego w polskiej energetyce. Oczywiście to wszystko jest uwarunkowane tym, w jaki sposób nastąpi rozwój technologiczny, na przykład magazynowania energii z odnawialnych źródeł energii. Być może czeka nas innowacyjność w postaci możliwości wykorzystania wodoru czy innych nowoczesnych technologii. Natomiast naszym celem jak najbardziej powinno być dążenie do niskoemisyjnej gospodarki, także niskoemisyjnej energetyki. Dlatego punktem wyjścia jest pytanie o to nie, czy otwierać kopalnie, ale jaka ma być polska energetyka w przyszłości. I moja odpowiedź brzmi, ma być niskoemisyjna, po pierwsze ze względu na kryzys klimatyczny, po drugie dlatego, że to będzie jedna z najmniej kosztownych form energii, po trzecie dlatego, że będzie bezpieczna z racji swojego rozproszenia, z racji braku centralizacji. Poza tym w Polsce występują braki wody, miejmy świadomość tego, że woda jest potrzebna do korzystania z dużych bloków energetycznych. Potem jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i my tą samotną węglową wyspą być nie możemy. Dziękuję. Proszę o odpowiedź pana Bernarda Pastuszka. Szanowni Państwo, po tym co ostatnie publikacje różnych gazet publikują, to powiem tak, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem budowania kopalni, bo jeżeli my nie potrafimy zabezpieczyć tego, co mamy, nie potrafimy doinwestować, a mówimy tylko, znowu sięgnę do mojej poprzedniej wypowiedzi, ciągle tylko mówimy 20-30, no pani poseł już jest trochę bliżej, 10 lat do 30 roku, ale to jest wszystko ogólniki. Ogólniki dla mnie i dla tych górników, z którymi ja na co dzień rozmawiam, to państwo nie przekonacie tych górników tam na dole. Oczywiście polityka powinna być polityką państwa, ale trzeba dotrzeć do ludzi i powiedzieć jasno, co ma być w najbliższych latach zrobione z tym górnictwem. Powiem dlaczego. Takim przykładem tego, żeby dalej nie inwestować, jak gdyby nie budować kopalń nowych, są kopalnie, które są, one istnieją, mają jak gdyby ten zasób techniczny, technologiczny tak daleko zaawansowany, tylko to, co tutaj wałkujemy, że trzeba doinwestować, rozjechać po górniczemu, przepraszam, że powiem, te pola, panie ministrze, udostępnić je. One wiadomo, z założenia będzie to droższy węgiel, no to nie ma o czym w ogóle gadać, to też trzeba tym górnikom powiedzieć. Nie mówiąc o tym, że no, tych górników cały czas oszukujemy w sensie takim, że no, te płace, panie ministrze, jeżeli to, co ja słyszę i rządzący chcą zrobić w najbliższych latach z minimalną płacą i tak dalej, to ja się już dzisiaj tych młodych górników pytam, ile wyście chłopcy powinni zarabiać. Panie ministrze, nie oszukujmy się, zarobki w górnictwie są takie, jakie są. One są dla młodych ludzi i tak dalej bardzo niskie. W stosunku do tego, co na rynku dzisiaj jest, są bardzo niskie. I nie będzie młodych ludzi do pracy. Dlatego tutaj to jest kolejnym problemem, że ten koszt jednostkowy wydobycia tony węgla, on będzie zdecydowanie za chwilę wyższy. Ten węgiel znowu będzie droższy, ale my jako państwo powinniśmy, jeszcze raz to będę powtarzał, zabezpieczyć to, co jest potrzebne dla kraju, ale tymi zasobami przynajmniej na dzisiaj, które mamy, i o to powinniśmy zadbać, o to, co nam jest potrzebne na najbliższe lata. Oczywiście w uzgodnieniach, i tutaj się kłaniam pani poseł, z Unią Europejską. Ciężkie do zegrania, tak? Bo Unia naciska i mówi, to ma być, a my z naszej strony i z naszego jak gdyby patrzenia, z naszego kraju, no, pewnych rzeczy nie potrafimy jak gdyby obiecać i dać to na papierze, bo jak damy raz na papierze, no to już jest jak gdyby sprawa przegrana. A zobowiązania, które zawarliśmy w historii, no na pewno trzeba je przestrzegać. Ja sobie nie wyobrażam, że poprzednie rządy coś podpisały, a dzisiaj mówimy, że nie damy rady. Musimy dać radę, tylko od tego są rządzący i tutaj do pana doktora też ukłon, że ci, którzy rządzą i się znają na tym, eksperci,
powinni to zrobić, przygotować tak, żeby społeczeństwo było jak gdyby świadome, co ich czeka. Ja nie mówię już o tych problemach przyziemnych, ale bardzo ważnych. I to chcę też podkreślić, że na tych terenach, gdzie niby się już dawno nie fedruje, tutaj do pana ministra prośba, proszę się przyjrzeć, domy się odchylają, krzywią, nikt się tym nie interesuje, teraz już kończę. Teraz, dzisiaj, i chcę to tu powiedzieć publicznie, ludzie zostali sami, bo mówią się na kopalniach, dzisiaj się mówi tak, przynajmniej po katowickim holdingu węglowym, mówi się na kopalniach, nie, to już nie nasz problem, to jest do SRK przekazane. Tak się mówi tym ludziom. Dzwonią do SRK, panie ministrze, tam ktoś mówi, myśmy to dopiero przejęli. Ja wiem, dziękuję bardzo, ale to było bardzo ważne, co chciałem powiedzieć dzisiaj, najważniejsze. Tą rundę pytań zakończy pan Adam Gawenda. Bardzo proszę na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Ja myślałem, że tu jesteśmy na debacie surowcowo-energetycznej, ale skoro został wywołany temat zdrowia, to też nie wiem, skąd się te publikacje biorą, dotyczące niskiej emisji, bo przecież na niską emisję tylko 20% ma spalanie węgla, a pozostała część to pozostała działalność. I to też trzeba po prostu tutaj wiedzieć i niezależnie od tego rok do roku zwiększamy procentowo udział w służbie zdrowia. Ale ja mówię, to nie jest przedział tej dyskusji, więc trochę mnie to dziwi, ale jakby zostawiam to bez komentarza. Co do funkcjonowania górnictwa i budowy nowych kopalń, to tak jak powiedział właśnie pan minister, to jest proces wieloletni. Zwróćmy uwagę, że od wielu, wielu lat oddaliśmy do eksploatacji szyb na kopalni budowanej Bziedębina, która to kopalnia pozwoli na odbudowanie potencjału surowcowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest największym producentem węgla koksowego najlepszej klasy, który to węgiel jest potrzebny do wielu różnych inicjatyw gospodarczych, biznesowych, do produkcji czy rozwoju elektromobilności, czy nawet odnawialnych źródeł energii. Tak dla przykładu powiem, jedna wieża potrzebna do budowy elektrowni wiatrowej, ten postument, to około 400 ton stali, a na 400 ton stali potrzebne jest 220 średnio ton węgla koksowego. To byśmy mieli wyobrażenie, dlaczego potrzeba rozbudowy kopalń opartych na strategicznym surowcu. Kwestia dyrektyw unijnych i prawodawstwa klimatyczno-energetycznego, tak jak powiedziała pani poseł. Oczywiście proces transformacji sektora energetycznego następuje, idziemy w kierunku nowych technologii, ale proszę nie zapominać, że wiele z tych inwestycji, które w tej chwili zostają zakończone, zostały zainicjowane i zapoczątkowane przez Platformę i PSL. W związku z tym zapowiedzi, że w ciągu 10 lat powinniśmy zlikwidować górnictwo, jest w sprzeczności z tymi wcześniejszymi planami strategicznymi dla polskiej energetyki, które my, jakby nie zważając na takie czy inne decyzje, musieliśmy zakończyć. A w związku z tym w tej perspektywie 20-30 lat, co najmniej tego okresu, kiedy określa się gwarantowaną pracę elektrowni pracujących na najwyższych parametrach, musimy dostarczyć surowiec energetyczny, węgiel kamienny i węgiel brunatny. I wcale nie jest tak, że elektrownia Bełchatów jest największym trucicielem, bo po naszej zachodniej granicy funkcjonuje górnictwo węgla odkrywkowego w jeszcze większej skali niż w Polsce, czyli w Niemczech, gdzie rok do roku importują po parę milionów ton więcej. W ubiegłym roku to było 49 milionów ton, to są fakty. Na ten rok prognoza importu węgla przez naszych zachodnich sąsiadów to jest około 54 miliony. Czyli mówiąc krótko, emisyjność w przeliczeniu na jednego mieszkańca wcale, patrząc na nasz sektor i to, że przez 50 lat nie mogliśmy, ale tu muszę zakończyć ten wątek, nie mogliśmy decydować o naszej energetyce, bo tak jak słusznie pan minister powiedział, wtedy, kiedy doszło do tragedii w Czarnobylu, zakończono bardzo zaawansowaną inwestycję. Gdyby ona wcześniej była zakończona, mielibyśmy zupełnie inny poziom startu, bo rozwijalibyśmy wszystko to, co w otoczeniu. Dlatego patrząc też na to z tej perspektywy, budowa kopalń w tych rejonach, które nie niosą za sobą tak dużych oddziaływań na powierzchni, a takie rejony są po przeglądzie złożowym, które przeprowadzam wokół kopalni ROF, już jest takie pole Sumina, o tym też trzeba pamiętać, to jest złoże, które może być udostępnione po eliminacji pewnych zagrożeń wodnych. No ale jest to złoże, które na powierzchni ma tereny zielone i las, więc takie tereny powinny być w przyszłości eksploatowane. Ale to jest tylko kwestia
bezpieczeństwa surowcowego, zbilansowania tego i stworzenia modelu ekonomicznego, który pozwoli na ocenę, że to się po prostu opłaca i jest to gwarantowane. Bardzo dziękuję. Można? Pan Jerzy Markowski podsumowuje. Dobrze. I znowu nie chcę, żeby to zabrzmiało jako podsumowanie. Spróbuję się, że tak powiem, w jaki sposób wtopić w sposób myślenia państwa, który tu mówili. Absolutnie podzielam pogląd co do tego, że państwo nie powinno budować kopalń. Zresztą nawet ostatnia wybudowana kopalnia w Polsce, kopalnia Budy, którą mam na sumie, też jest zbudowana przez państwo. Jest kredytu budowana przez poręczonego tylko przez państwo i spłacanego przez kopalnię. Zresztą kopalnia Przydębina też jest finansowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową, a nie przez państwo. Więc państwo nie powinno budować kopalń, natomiast państwo powinno stworzyć warunki dla inwestorów, którzy chcą te pieniądze na ten cel przeznaczyć. I to jest cała wola państwa. Państwo nie powinno wydobywać węgla. Zostawmy to firmom, przedsiębiorstwom. Tak się to dzieje na świecie. Drugi mit, który trzeba też jeszcze obalić, albo przynajmniej przypomnieć. Akurat znowu odwołuję się do własnych doświadczeń, ponieważ to moim było udziałem wtedy negocjowanie tego z Unią Europejską. Unia Europejska nie wymaga od nas zamykania energetyki węglowej. Unia Europejska nie wymaga od nas zamykania kopalń. Unia Europejska wymaga tylko, abyśmy produkowali energię przy pewnym poziomie emisji CO2, na dzisiaj prawie nieosiągalnym w polskich warunkach, i wymaga od nas, abyśmy wydobywali węgiel w sposób taki, który będzie nie wymagał subwencji państwa. I to są jedyne kryteria unijne w stosunku do polityki energetycznej w państwie. Absolutnie podzielam pogląd pani poseł co do tego i to z kolei jako człowiek, który funkcjonuje za sprawą wszystkich tu siedzących partii, tylko poza granicami kraju. Świat dzisiaj idzie w kierunku energetyki wodorowej. Są gotowe, że tak powiem, opracowania energetyczne, które stworzą możliwość do wyprodukowania tej energii. Problem jest tylko, znowu w kierunku pani, bo pani to podjęła rzeczywiście. Dzisiaj technolodzy nie wypracowali jeszcze sposobu na magazynowanie energii produkowanej przez elektrownię wodorową. Jak to rozpatrzą, jak to rozwiążą, to prawdopodobnie będziemy mieli wielki przełom w energetyce światowej. Jak na razie o surowce energetyczne toczą się wojny. Jak na razie to największym zagrożeniem jest dostęp do surowców energetycznych i to są dzisiaj podstawowe doktryny kierowania, że tak powiem, polityką światową. Natomiast jedną rzecz, panie ministrze, chciałbym, żebyśmy sobie obiecali jako górnicy, chyba z jakąś wyobraźnią taką. Nie opowiadajmy ludziom o tym, że możliwe jest podziemne zgazowanie węgla. To jest technologia, która nie wyjdzie nigdy ze stadium prób. Naukowcy zarobią na tym potężne pieniądze, ale nigdy nic z tego nie będzie. Umówmy o tym, co się dzieje w świecie, Kanada, Stany Zjednoczone, Chiny, że jest możliwe zgazowanie węgla, ale wydobytego na powierzchni. I wtedy dopiero można go przetworzyć na paliwo o niskiej emisyjności, która będzie w stanie zaspokoić parametry emisyjne w energetyce zawodowej, również spalającej pośrednio węgiel. Niby to proste, ale znowu przepraszam, panie profesorze, odwołam się do pana. Technologiczne wyzwanie dla inżynierów, a nie dla polityków. Dokładnie. Parokrotnie to powtarzałem. Jestem z tego dumny. Dziękuję. Jako inżynier. Czy mogę? Nie przyjęliśmy takiego modelu. Dobrze, drodzy państwo. Nie chciałem odpowiedzieć panu ministrowi z Prawa i Sprawiedliwości odnośnie niskiej emisji. Istnieje wiele wątpliwości i pytań. Do mnie wydzwaniają słuchacze i mówią: panie, czemu pan tyle gada o tej niskiej? Skoro jest niska, to po cholerę pan ten temat porusza. Ludzie nie rozumieją. Faktem niezaprzeczalnym jest, że niestety w chwili obecnej nie zakłady przemysłowe, a gospodarstwa domowe są potencjalnym źródłem niskiej emisji. A z faktami się nie dyskutuje. Dzięki, panie profesorze. Drodzy państwo, panie profesorze, poruszymy jedno zdanie, dobrze? Bo to jest ważna kwestia. To znowu jest pewien stereotyp.
Niska emisja nie dlatego, że jest niska, tylko że pochodzi z niskich źródeł. Tak. Najniższym jest samochód. To największym, że tak powiem, wydatku emisji. Dokładnie, reszta... tylko do tego jeszcze należy dodać, że często jest takie stereotypowe myślenie, że niska emisja od razu na równi węgiel. Absolutnie dokładnie, nie. Dokładnie. Węgiel spalany jako czyste paliwo w kotłach piątej klasy naprawdę nie emituje nic więcej niż kocioł gazowy czy inny. Oczywiście. Ciekawa ta dyskusja, nie, to może to prawda. To prawda. Niech Państwo pozwoli nam na puentę. Nie mogę usłuchać tego opowiadania o tym, że kopalnie emitują jakiekolwiek gazy. Przepraszam, Adam, pamiętamy to obaj. Na kopalni najbardziej śmierdzi łaźnia, a poza tym nic. Drodzy Państwo, jakie powinno być stanowisko Polski w negocjacjach klimatycznych w sprawie ochrony klimatu? W grudniu jest szczyt wielki Unii Europejskiej w tej sprawie. Pani poseł, jak powinna się Polska zachować? Polska jest obecnie jednym z hamulcowych przyjęcia decyzji klimatycznych w Unii Europejskiej, które, przypomnę, dotyczą zarówno wzrostu efektywności energetycznej, jak i spadku emisyjności CO2 oraz wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Polski rząd stworzył program klimatyczno-energetyczny, czego jakby wymaga Komisja Europejska. Do tego planu zostały stworzone konkretne zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej, gdyż był to plan po prostu mało ambitny. To był plan, który nie zakładał wykonania celu OZE-owego w miksie energetycznym, nie zakładał wykonania celu dotyczącego efektywności energetycznej. Uważam, że powinniśmy jak najbardziej negocjować to, żeby zmieścić się w tych planach Unii Europejskiej, ale negocjować finansowanie ze strony Unii Europejskiej dotyczące transformacji i dotyczące finansowania zarówno transformacji regionów górniczych, ale także możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii. Więc my nie możemy być hamulcowym, nie powinniśmy nim być, powinniśmy być wręcz w awangardzie tego, aby zmieniać podejście do klimatu w Unii Europejskiej. Natomiast jedna jeszcze rzecz, otóż my tutaj jak mówimy, czy budować kopalnie, czy nie budować, trochę ofiarą tej rozmowy o kopalni klimacie jest węgiel koksujący, a chyba najbardziej dlatego nazywa się węgiel. Jakby odróżnijmy węgiel energetyczny od węgla koksującego. Jeśli mówimy o transformacji energetycznej, mówimy o tym, jak się zmienia miks energetyczny i czy ewentualnie budować, inwestować w kopalnie czy w odnawialne źródła, jakby zostawiając trochę na boku kwestię węgla koksującego jako surowca strategicznego wykorzystywanego do produkcji stali. Więc tylko takie jeszcze rozróżnienie. Panie Prezydencie, bardzo znaczy ja, tak powiedziałem wcześniej, my nie mamy innego wyjścia, jak w pewnych kwestiach na pewno się podporządkować, ale też nie zostawić pola otwartego, w sensie zamkniętego do dyskusji, ponieważ tak jak pani przedmówczyni powiedziała, pani poseł, no hamulcowym nie można być. Skoro żeśmy przystąpili ileś lat temu do tej Unii, niektórzy ją nazywają dobrą Unią, niektórzy brzydką Unią, ja uważam, że o te interesy państwa powinniśmy zadbać w sposób taki, aby nie hamować tego, co, a już wręcz, żebyśmy nie byli odbierani poprzez pozostałe państwa Unii, przez takich kopciuszków unijnych, że ciągle nam coś nie pasuje, ciągle jesteśmy jak gdyby przeciw pewnym rozwiązaniom i tak dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, zdecydowanie bardziej bym wolał patrzeć na zachód niż na wschód, ponieważ tamtych rozwiązań ja w ogóle nie widzę. A tu no, jako państwo, jako członek Unii Europejskiej powinniśmy się oczywiście z zabezpieczeniem, panie ministrze, też swoich interesów. Zawsze są dwie strony i można się też dogadywać, jak to inne państwa potrafią, to my też. I żeby tutaj za dużo też nie, bo pan doktor tutaj bardzo fajnie mówi, że od tego są fachowcy i powinni się tutaj wypowiedzieć. Ja nie za bardzo w tym temacie za dużo wiem i nie chciałbym tutaj popełnić jakiejś gafy. Dziękuję bardzo. Panie ministrze. No więc właśnie, bardzo się cieszę i dziękuję za tę deklarację. Zabezpieczajmy swoje interesy razem i bardzo też ubolewam, że na forum europejskim, pomimo tego, że wszystkie kraje zazwyczaj przyjmują taką strategię działania wspólnego, u nas no niestety w ostatnich latach obserwowaliśmy, że nie zawsze opozycja była w stanie jakby znieść się ponad podziałami i wspólnie w interesach kraju realizować ważne działania. Pragnę pani poseł tylko przypomnieć, że ustawa o efektywności elektrycznej, o której pani mówiła, to ustawa przyjęta właśnie w tym roku,
zgodnie z dyrektywą unijną, która daje nowe możliwości rozwoju tego sektora i nie zakłamujmy rzeczywistości, realizujemy wszystkie decyzje i dyrektywy, wprowadzając je do porządku polskiego prawa. Co do funkcjonowania energetyki i przyszłości naszych ambicji, które będziemy realizowali i realizujemy, czy też kontynuujemy ten nasz plan na forum Unii Europejskiej. Otóż w tej chwili trwają rozmowy z nowymi komisarzami. Chcemy te nasze warunki również wyłożyć na stół, żeby one były czytelne, klarowne, korzystne dla polskiej energetyki i w tych również ambitnych planach znajdujących się, bo przecież nie mówimy o tym, że zatrzymujemy się w miejscu, ale będziemy wprowadzali nowe technologie w takim tempie, jak to będzie pozwalał cały sektor i poziom bezpieczeństwa energetycznego. Pragnę tylko przypomnieć, że u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech mają w podstawie 2 razy więcej mocy zbudowanej niż faktycznie potrzebuje ich energetyka. A w przeciągu czy na granicy lipca i sierpnia były takie 2 tygodnie, że bardzo dużą część energii importowali z Polski z elektrowni Bełchatów. To też jest fakt, bo to wszystkie międzynarodowe instytucje podają tą informację. Transformację energetyczną niemiecka gospodarka zainwestowała, czyli obywatele, ponad 300 miliardów euro. Wyobraźmy sobie tą sytuację tak dużych inwestycji przeniesionych na obywateli niemieckich w naszych warunkach rozwoju gospodarczego. Mówiąc krótko, Energiewende nie zdało egzaminu, bo nawet dzisiaj nie są w stanie swoimi jednostkami wytwórczymi odnawialnymi zapewnić bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego my w tą swoją transformację musimy wprowadzić takie instrumenty, które będą adekwatne do dyrektyw unijnych, odpowiadały tym wszystkim wymogom, ale pozwolą na rozwój naszej ścieżki energetycznej. I ona jest możliwa i to jest właśnie nasze stanowisko. Polska realizuje ambitne cele, również te związane z utrzymaniem potencjału wydobywczego i tak jak pan minister powiedział, rzeczywiście przedsiębiorstwa budują kopalnie. Od wielu, wielu dekad nie mieliśmy tak wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych na polskie górnictwo. Panie prezydencie, powiem tylko tyle, że wtedy, kiedy kompania węglowa jeszcze uczestniczyła i była największą spółką, to było 16 kopalń dziś. W tej chwili 16 kopalń ruchów jest w Polskiej Grupie Górniczej. Wtedy na inwestycje kierowano około 1-1,2 miliarda rocznie, w tej chwili grubo ponad 3 miliardy. Jest potencjał wzrostu inwestycji, ale to odpowiada celom, które sobie wyznaczyliśmy i które realizujemy, a które są skierowane na nasze ambicje, by tworzyć również podstawy do rozwoju nowych technologii. Również tych związanych ze zgazowaniem. I tu mocno podkreślam, absolutnie jestem zdania tego samego, żeby nie eksperymentować w naszym bardzo zróżnicowanym i mocno jednak górnictwie narażonym już na wiele działalności, ale próbować tych technologii zgazowania węgla, czyli produkcji paliw w przyszłości wodoru w warunkach napowierzchniowych, takich jak stosuje Japonia. I też jeszcze jedno zdanie, jeśli Państwo pozwolicie. Był przywołany ten pomysł japoński rozwoju nowoczesnych źródeł energii. Otóż ta sama Japonia, nie posiadając własnych źródeł wytwarzania surowców energetycznych, importuje węgiel i w miejsce swojego rozwijającego się miksu energetycznego buduje 3. instalację zgazowania węgla. Panie ministrze, nie dlatego, że jestem tu po to, żeby pana wspierać, ale chcę powiedzieć, że Japonia w roku ubiegłym zaimportowała 176 milionów ton węgla. Panie profesorze, stanowisko Polski jest w ubiegłym roku na szczycie klimatycznym w Katowicach miałem 2 wykłady na temat zmiany klimatu i przyczyn tego zjawiska. I muszę powiedzieć, że nie jest to problem, który dotyczy tylko Polski, ale jest to problem, powiedzmy, Europy i całego świata. I z tym problemem my, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, sami możemy mieć problem, aby sobie poradzić, ale nic nie stoi na przeszkodzie, bo to leży również w planach Unii i w interesie Unii, aby Polsce pomóc w uzyskaniu nowych technologii pozyskiwania energii. I myślę, że ten wspólny cel jest celem nadrzędnym, bo my tu wspominamy o naszych kopalniach. Nie trzeba daleko szukać.
Popatrzcie na lasy sudeckie, na Stonawę, nie wytykając naszym sąsiadom, ale tak duże zagrożenie i zanieczyszczenie, z jakim mieliśmy w niedalekiej przeszłości, no nie możemy sobie na to pozwolić i powinny i są organizacje międzynarodowe. A my tutaj szczególnie ten pas Europy, jak patrzymy na zdjęcia satelitarne, to szczególnie ten południowy pas jest najbardziej zanieczyszczony od granic zachodnich, aż sięgający po Ukrainę. Ja dziękuję. Refleksja pana ministra Markowskiego. Czy my już kończymy? Czy mam już taką refleksję? Tak. No więc po pierwsze tak, i chciałbym, żeby trafiło do nas, do naszej wyobraźni, przeświadczenie, że nie ma jednoznacznej definicji bezpieczeństwa energetycznego państwa. Każdy kraj układa sobie w inny sposób. Znam, są takie państwa w Europie nawet, które nie wydobywają ani jednego kilograma żadnego surowca energetycznego, a uchodzą za państwa bezpieczne energetycznie. Po prostu one sobie handlowymi umowami zagwarantowały dostawy albo surowca, albo energii elektrycznej i też uważają się za bezpieczne. Określenie tego, jakie muszą być parametry bezpieczeństwa energetycznego państwa, należy do polityków, do rządów, którzy mają zdecydować, na ile otwieramy rynek na surowce, na ile otwieramy rynek na energię. Przywoływany tutaj wielokrotnie przez państwa przykład niemiecki jest bardzo jednoznaczny. Niemcy to jest kraj, który w tej chwili ma populację dwukrotnie większą od Polski, prawie 80 milionów ludzi. Zużywa 600 terawatogodzin energii, przypomnę, Polska 150, czyli 4 razy mniej. Importuje 54 miliony ton węgla kamiennego. Wydobywa 170 milionów ton węgla brunatnego, czyli 3 razy więcej niż Polska. I mimo to ma deficyt energii elektrycznej, posiłkując się importem, aczkolwiek czasami jest w stanie go i eksportować. I problem dotyczy nie tylko Niemiec. Francja jest w podobnej sytuacji, którą jeszcze niedawno stawiano generalnie jako wzór w 98% energetyki jądrowej, no, która się, jak się okazała, działa zawsze, za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest bardzo ciepło. Jak jest bardzo ciepło, to nie ma schłodzenia reaktorów i wtedy nie ma produkcji. Wtedy zaczyna być problem pod tytułem, skąd wziąć energię. Sam byłem tego świadkiem, obserwując to na rynku. Ale żeby tą refleksję jakoś skończyć, aczkolwiek jestem tu bez legitymacji i tylko to mnie jak gdyby tu posadowiło w tym miejscu, że ktoś uznał, że troszkę na ten temat się znam, takim, proszę mi pozwolić na taką refleksję. Każdy z państwa był uprzejmy wyrazić w wielu sprawach pogląd wyjątkowo rozsądny. I nie wiem, ale to tak bym powiedział, może daleko idący wniosek, oczywiście wiem, że nierealny, na tyle się naczytałem gazet, że szkoda, że państwo nie możecie rządzić razem, ponieważ każdy z państwa ma w jakiejś kwestii swoje słuszne zdanie. Myślę, że każdemu z państwa jeszcze pozwolimy na podsumowanie wypowiedzi, zaczynając od pana Bernarda Pastuszki. Dziękuję bardzo. Ile czasu tak było? No. Politycy potrafią długo gadać. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie najważniejsze i jestem ogromnie zaszczycony tym, że mogę tutaj wśród państwa być. Powiem tak, panie ministrze, to co pan powiedział na końcu, ja bym sobie życzył, żeby tak było po wyborach. Żeby i do jednego pana ministra, i do drugiego. Żebyśmy, kiedy się spieramy, to żebyśmy się spierali o to, żeby naprawdę to służyło ludziom i przyszłym nacjom, które po nas przyjdą, pokoleniom, bo też nas osądzą, nasze dzieci, nasze wnuki i tak dalej. Rządzenie jednego ugrupowania, tutaj trochę polityki w tym, pokazało, że nie jest dobre. I tutaj ukłon do pana ministra, ja bym sobie życzył, żebyśmy przy tym stole usiedli po wyborach razem i wspólnie opracowali taki plan, który by przyniósł oczekiwane efekty, nie tylko jak gdyby w polityce tej globalnej, europejskiej, światowej i tak dalej, ale przede wszystkim, żebyśmy nie zapomnieli o ludziach, bo to, co tutaj mówimy, politycy oczywiście są od rządzenia, ale też nie zapominają, że 13 jest kartka do wrzucenia, a potem niejednokrotnie jest po wyborach tak, że o tych ludziach tam na dole się zapomina. I o to bym bardzo prosił, obojętnie jak się nie zakończą te wybory, bardzo proszę o pochylenie się nad tymi problemami, które są tutaj u nas na Śląsku. Bo z Warszawy widać na Śląsk inaczej,
Słyszymy różne programy i tak dalej, i tak dalej. Potem zostajemy sami. Ja jestem stąd, z tej ziemi, tu się urodziłem, tu mam zamiar zostać na wieki wieków. Amen. I nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać i słyszę, co ludzie mówią. Zostawiliście państwo jako rządzący, czy to poprzedni i tak dalej, ludzi samych, panie ministrze. Jeszcze raz powtarzam i proszę pochylić się nad tymi dołami. To, o czym mówimy globalnie, tak, oczywiście to ma swój wymiar polityczno-gospodarczy, ale jeszcze zostały te problemy przyziemne. To, co już też powiedziałem, odchylanie się domów, niecki, zalewanie różnych terenów prywatnych, czy nawet przedsiębiorstw. To są problemy, z którymi ludzie zostali sami. I ja, wykorzystując ten czas, chciałbym prosić tutaj rządzących, obojętnie jak się to nie wydarzy po 13, żeby jednak zeszli do tych poziomów, nie zapominali o tych ludziach. Bo jeszcze raz mówię, poprzedni rządzący zapomnieli o tych dołach. I tak jest właśnie, jak jest. Życzyłbym sobie, tak tutaj pan minister Markowski, żebyśmy usiedli przy jednym stole po wyborach i mówili na poważnie, tak jak dzisiaj, o tym, co nas czeka w przyszłości. Dziękuję pani bardzo. Dziękujemy. Państwu bardzo. Pan Adam Gawęda. Proszę pamiętać również o tym, że nie zapominamy i proszę zwrócić uwagę, że w momencie przełomu roku 2015 i 2016, kiedy górnictwo rzeczywiście było w arcytrudnej sytuacji, poprzednicy nie mieli w zasadzie koncepcji na to, jak stworzyć instrumenty pozwalające na dalsze funkcjonowanie górnictwa. Mówiąc krótko, groziła upadłość. Myśmy stworzyli mechanizm, który pozwolił na przeprowadzenie skutecznego procesu ratunkowego, tak nazwę, dla spółek. Przypomnę, że utworzono Polską Grupę Górniczą. Dzisiaj ona stabilnie funkcjonuje. Oczywiście ma przed sobą kolejne wyzwania, bo w górnictwie nigdy nie jest tak, że kończymy proces, już jest na wiele dekad dobrze. No, górnictwo podlega różnym okresom koniunktury, dekoniunktury i w związku z tym ten proces modernizacji, unowocześniania, zmian systemowych, to jest proces, który musi funkcjonować dalej, ale pragnę tu podkreślić to, że wtedy ten pierwszy etap i kolejny modernizacyjny i restrukturyzacyjny górnictwa pozwolił na to, że dzisiaj to górnictwo jest na pewnym stabilnym poziomie i wymaga dalszych działań. To się zgodzę, że to nie jest proces, który jest zakończony. No ale również nie zapominając o ludziach, stworzyliśmy proces i program, który umożliwił rekompensatę dla górników, dla wdów, dla górniczych, dla sierot. Dzisiaj od 7:30 rana rozpoczęliśmy dalszy proces, około 2800 osób z tej następnej już zweryfikowanej puli wdów górniczych otrzyma wpływ na swoje konta, otrzymają te świadczenia rekompensacyjne. To również jest odpowiedź na to, że nie zostawiamy tych ludzi jakby samym sobie, tylko rozwiązujemy te problemy nie pozostawione nam przez poprzedni rząd. Oczywiście kwestia przyszłości. Dywersyfikujemy źródła dostaw, wybudowany gazoport, rozbudowywany o następne jednostki, które pozwolą na to, że w perspektywie najbliższych 20 lat stosunkowo tani, tak bym to powiedział, bo tak należy do tego podejść, gaz skroplony będzie do nas przypływał i będzie zasilał nasze bezpieczeństwo energetyczne, zdywersyfikowane budowa połączenia Baltic Pipe, rozbudowa sieci, 11 dużych inwestycji. Niedawno w Senacie prowadziłem tą ustawę, która pozwoli na dostawy gazu tam, gdzie dzisiaj mieliśmy tak zwane białe wyspy, czyli brak tego nośnika energii. Również wykorzystanie nowoczesnych technologii, produkcja paliw przyszłości. Jeśli zachodnie koncerny dzisiaj motoryzacyjne pracują nad wykorzystaniem wodoru w nowych jednostkach budowanych w przyszłości, to my robimy krok w przód i Jastrzębska Spółka Węglowa i Odezwo Innowacje już dzisiaj ma konkretny produkt i konkretną technologię do zastosowania na skalę przemysłową, produkując wodór i paliwa przyszłości. Również poprzez modernizację elektrociepłowni Radlin, też taki przykład dam, bo najlepiej na przykładach będziemy w przyszłości nie tylko gaz koksowniczy wykorzystywać do produkcji energii i ciepła, czyli tego, co dziś jest najbardziej korzystne kogeneracji, ale w przyszłości z tego gazu koksowniczego będziemy mogli produkować po jego oczyszczeniu wodór czy inne nośniki. Poprzez zgazowanie węgla, tutaj również bardzo mocno to chcę podkreślić, że zgazowanie węgla jest w przyszłości
tym ogniwem i tą transformacją, która pozwoli na produkcję nie tylko tych podstawowych nośników energii, ale również materiałów potrzebnych do rozwijającego się rynku chemicznego. Dzisiaj importujemy metanol czy etanol, te procesy pozwolą na rozbudowanie łańcucha wartości o te elementy, które są strategicznie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. A w związku z tym my to skutecznie realizujemy. Myślę, że w ostatnich latach, gdyby dokonać takiej oceny, to podjęliśmy się najbardziej odpowiedzialnego procesu transformacji i restrukturyzacji polskiego górnictwa. To warto też pamiętać o tym. W procesach transformacji sektora energetycznego jesteśmy odpowiedzialni i bazujemy na tym, co w przyszłości zapewni dostawy energii nie tylko do naszych zakładów produkcyjnych, przemysłowych, ale również do tych obiektów, które pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie szpitali, przedszkoli, szkół, do naszych domów również. Ale w tym procesie również uważamy, że rozwój prosumenckiej energetyki, która to jest przykładem realizowana od przełomu sierpnia i września, czyli ten program Mój Prąd, pozwoli również na ocenę takich działań, które zmierzają na rozwój sektora prosumenckiego, czyli my jako uczestnicy tego rynku będziemy nie tylko produkować, ale uczestniczyć w tym rozproszonym rynku. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej Gaston. Przede wszystkim chylę czoła przed górnikami i ich rodzinami. Sam pochodzę z rodziny robotniczej i w okresie wakacji po każdym roku, po drugim, po trzecim, po czwartym, przez kolejne 2 miesiące pracowałem na kopalni, wprawdzie na powierzchni, ale pracowałem, aby odciążyć rodziców i pośrednio wiem, jak wygląda ciężka praca tych ludzi. Chciałbym powiedzieć, o ile tylko będę miał możliwości, to będę walczył o to, żeby każdy z was miał godną pracę i godną płacę. I będę w dalszym ciągu wyznawał zasadę nauka, praca i szacunek dla każdego. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą debatę. Myślę, że znajdzie to odzwierciedlenie nie tylko w czynnikach lokalnych, ale również przełożenie na postanowienia w Sejmie i ekwiwalentem tego będzie mądre, technologiczne rozwiązanie sprawy górnictwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Dzień dobry, szanowni państwo. My na Śląsku, ale też w całej Polsce wiemy jedno. Chcemy czystej, rozproszonej, taniej i bezpiecznej energii. I żeby to osiągnąć, musimy mieć plan i ten plan musimy stworzyć jak najszybciej. Plan, strategię, decyzje, zarówno dla każdego z nas, mieszkańca i mieszkanki Polski, ale także plan dla górników, którzy chcą wiedzieć, jaka przyszłość jest przed nimi. Czy mają bezpieczne miejsca pracy, albo w jakim okresie czasowym te miejsce pracy będą musieli zmienić albo przebranżowić się. Bezpieczeństwo dla firm okołogórniczych, żeby miały świadomość tego, w jakim czasie muszą szukać albo rynków zbytu za granicą, albo dostać inwestycje, czy też impulsy inwestycyjne do tego, żeby zmienić swoją produkcję. Musimy mieć stabilne warunki i finansowania, i prawne do tego, żeby firmy i przemysł chciały inwestować w odnawialne źródła energii. Przy ciągle zmieniającym się prawie, przy ciągłych zmianach odnośnie polityki energetycznej państwa, te inwestycje nie będą miały miejsca, albo będą obarczone bardzo dużym ryzykiem, a tym samym bardzo dużym ryzykiem kredytowym, żeby taką inwestycję zrealizować. Transformacja energetyczna, sprawiedliwa, spokojna, ale konkretna, to jest wyzwanie na lata. Wyzwanie, które musimy realizować wszyscy, niezależnie od tego, jak zmieniać się będzie przez kolejne lata rząd. Bo to nie jest kwestia 4, 8 i 12 lat. To jest kwestia lat 20, 30 i naszej przyszłości. Ja chcę w Polsce zostać. Ja chcę zostać na Śląsku i mieszkać w państwie czystym, które troszczy się o środowisko, ma zasoby wodne, nie degraduje terenu, nie podtrzymuje sztucznie trujących elektrowni i które wie, jak zarządzać zasobami, które posiada. Chcę, żeby kryzys klimatyczny przestał być faktem i dotykać nasze dzieci w przyszłości.